Dorota Szelongowska, mama Maraka. Katarzyna Grochola zmaga się chorobą od lat. Lekarze dawali jej 3 miesiące życia. Dorota Szelongowska nie ma przed fanami tajemnic. Córka Katarzyny Grocholi w nowym felietonie dla wysokich obcasów Ekstra opisała dokładnie swoje ostatnie tygodnie. Poza historiami ze swoich podróży czy opowieści o roli teatralnej syna, z którego jest dumna. Gwiazda TVN poruszyła też trudny wątek. Mama Maraka przyznała szczerze, jest specjalistka od remontów. I chociaż nie jest to informacja nowa, bo Grochola walczy z rakiem od lat, ostatnie informacje, jakie ujawniła jej córka, brzmią niepokojąco. Dorota Szelongowska to córka Katarzyny Grocholi, prowadząca totalne remonty Szelongowskiej w TVN w nowym numerze Wysokich Obcasów Ekstra opisała swoje ostatnie tygodnie. Wspomniała m.in. o podróży do Azji, którą relacjonowała na Instagramie, czy swoim synu Antonim, z którego premiery teatralnej jest dumna. Antoni Sztaba pod koniec listopada zadebiutował bowiem w gdańskim Teatrze Szekspirowskim w sztuce pod tytułem 1989. W nowym felietonie PT, kochana dla wysokich obcasów Ekstra, Dorota Szelongowska wspomniała też o chorobie matki. Mama Maraka. Nie mówiłam ci, bo to się nagle okazało. Za kilka godzin operacja. Powiedziała, że wszystko będzie dobrze, zdradziła Dorota Szelongowska. Byłam wczoraj z Marią, siostrą Szelongowskiej, przyp. Red, u notariusza. Matka chce pozałatwiać jakieś sprawy, a ja w sobotę jadę do Hiszpanii na 3 tygodnie, dodała gwiazda TVN. Póki co Katarzyna Grochola nie skomentowała słów córki. Kilka dni temu pisarka zamieściła na Instagramie filmik ze specjalistą od płuc, z którym zapowiedziała, że będzie się teraz częściej widywać. Przy okazji zaapelowała, by nie palić papierosów. Tymczasem 18 listopada poleciła obserwatorom modlitwy na trudne czasy. Pisarka ogłosiła, że kiedyś jej pomogły, więc ma nadzieję, że jej teraz pomogą. W przeszłości Katarzyna Grochola opowiadała o swoich problemach ze zdrowiem. Ja wiem, że życie jest krótkie. I tak mam podarowany 32 rok życia. W czerwcu właśnie 32 lata temu lekarze dawali mi najwyżej 3 miesiące. Zdiagnozowali nowotwór. Powiedzieli, żebym się przygotowała. Przemyślała, co z opieką nad dzieckiem. Spisała testament, opowiadała w wywiadzie w 2019 roku. Przeczytaj też. Katarzyna Grochola była ofiarą przemocy domowej. Przyznała, że córka uratowała jej życie. Wyważone drzwi, próby uduszenia mnie. Katarzyna Grochola w kałuży krwi. Ratownicy uratowali jej życie. Wzruszające im wyznanie Szelongowskiej. Mówi nam o biedzie w dzieciństwie. Wideo.